Eurojunk to interesujący termin. Jest to potoczna nazwa używana przez anglojęzycznych, głównie amerykańskich, graczy na określenie specyficznej kategorii gier wideo pochodzących ze środkowo-wschodniej części Europy, najczęściej wyprodukowanych na początku XXI wieku, ale nie tylko. Specyfika czasu i miejsca, jak mi się wydaje, jest dość kluczowa w zrozumieniu tego terminu, dlatego porozmawiajmy o tym przez chwilę. Okej. W swojej słynnej XIX-wiecznej pracy o powstawaniu gatunków, Charles Darwin, budując swoją teorię ewolucji, przywołał przykład wysp Galapagos, południowoamerykańskiego archipelagu. Darwin zauważył, że flora i fauna z Galapagos różni się w znaczący sposób od tej, którą można znaleźć na sąsiadującym z wyspami kontynencie, a nawet między wyspami archipelagu, ponieważ wyewoluowała w izolacji. W tej izolacji, w której osobniki danych gatunków nie mogły się swobodnie przemieszczać i wymieniać genów, była w stanie przybrać inne, unikalne dla danej wyspy kształty. Dla Darwina był to dowód potwierdzający proces ewolucji gatunków. Te same gatunki mogą ewoluować na zupełnie różne sposoby, jeśli zewnętrzne czynniki środowiskowe będą wymuszały inną ścieżkę ewolucji. Sformułowanie syndrom Galapagos przeniknęło z czasem do świata biznesu na opisanie kulturowej i technologicznej odrębności Japonii. Japonia, jako kraj wyspiarski, posiada bardzo odrębną kulturę i język, co sprawia, że większość technologii i kultury produkowanej w tym kraju tworzona jest na potrzeby rynku lokalnego, z uwzględnieniem jego specyfiki i unikalnych potrzeb. Czasami doprowadzało to do interesujących różnic między Japonią i innymi krajami. Telefony komórkowe z dostępem do internetu były w Japonii dość powszechne jeszcze na długo, zanim spopularyzowano je w krajach Zachodu. Z drugiej strony faks, dla nas będący reliktem technologicznym, w Japonii nadal jest popularnym urządzeniem do przesyłania treści. Spora część kultury japońskiej dla ludzi z innych części świata wydaje się unikalna, wyjątkowa i oryginalna. Właśnie dzięki syndromowi Galapagos, który spowodował, że była ona w stanie wyewoluować w dużej izolacji. Zmierzam oczywiście do tego, że gry wideo w krajach byłego bloku wschodniego długo podlegały bardzo podobnemu procesowi. Po rozpadzie Związku Radzieckiego takie kraje jak Rosja, Ukraina, Polska, Niemcy Wschodnie miały sporo do nadrobienia zarówno pod względem kulturowym, jak i technologicznym. Pozytywnym skutkiem ubocznym tego stanu rzeczy był nasz lokalny odpowiednik syndromu Galapagos. W schyłkowych latach 90. i na początku XXI wieku, gdy wyrwa między wschodem i zachodem Europy zaczęła się powoli zamykać, twórcy gier z naszej części kontynentu próbowali dogonić swoich kolegów z krajów Europy Zachodniej i USA. Te próby na ogół były bardzo ambitne, ale równie często były, cóż, niedoskonałe, stąd człon junk w terminie Eurojunk. Nie da się przejść do porządku dziennego nad faktem, że większość krajów Europy Wschodniej miała i często nadal ma zauważalnie niższy standard życia, co przekłada się na niższe budżety gier produkowanych w tych krajach, często gorszy dostęp do narzędzi i oprogramowania oraz niższe przychody. Nie żeby powstrzymywało to twórców, którzy w dzieciństwie i młodości grali w gry z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii i również chcieli dorzucić coś od siebie do świata gier wideo. Warto w tym momencie pamiętać, że ten proces zaczął zachodzić jeszcze przed upowszechnieniem się szerokopasmowego internetu, jeszcze przed powstaniem platform typu Steam, Good Old Games czy Itch.io, jeszcze przed eksplozją popularności mediów społecznościowych. To z kolei oznaczało, że gry tworzone w naszym kręgu kulturowym na ogół bardzo długo pozostawały fenomenami wyłącznie lokalnymi. Często nie miały nawet anglojęzycznej wersji językowej, a jeśli miały, to niespecjalnie dobrą, a jeśli w ogóle ukazywały się w krajach zachodnich, na ogół ich wydawcy albo nie mieli budżetu na porządną kampanię reklamową, albo po prostu niespecjalnie zawracali nią sobie głowę. To z kolei stworzyło interesującą i chyba już niemożliwą do powtórzenia w dzisiejszych czasach wyrwę między graczami z naszego kręgu kulturowego a resztą świata. Ja i moi rówieśnicy dorastaliśmy z takimi grami jak Gothic, Pierwszy Wiedźmin, Stalker, Chrome, Etherlords, Evil Islands, The Wiggles i wieloma innymi lokalnymi produkcjami, które dla zachodnich graczy albo nie istniały, albo były bardzo niszowymi ciekawostkami dla koneserów. To właśnie ci koneserzy ukuli termin Eurojunk na określenie tej specyficznej kategorii gier. Z czasem, gdy rynek zaczął się globalizować, zachodni gracze zaczęli bowiem odkrywać te perły z Europy Środkowo-Wschodniej. A wiele studiów produkujących gry, które zaczynały od tworzenia Eurojunku, rozwinęło się i czasami nawet zmieniło w liderów rynku. Oczywistym przykładem jest tu nasz rodzimy CD Projekt Red,
który po stworzeniu autorskiej gry Wiedźmin, powszechnie uznawanej za Eurojunk, zamówił u pisarza Andrzeja Sapkowskiego serię książek stworzonych na podstawie ich gry, wydał dwie kolejne gry z serii, z których ta ostatnia, Wiedźmin 3 Dziki Gon, powszechnie uznawana jest za jedną z najlepszych gier fabularnych z otwartym światem w historii. A potem z jakiegoś powodu firma postanowiła wrócić do swoich eurojunkowych korzeni, wydając Cyberpunk 2077. Z mniej spektakularnych przykładów. Rosyjski Nival Entertainment, który wyprodukował Etherlords, został później zaangażowany w tworzenie piątej odsłony serii Heroes of Might and Magic. Stalker stał się kultowym klasykiem. Pathologic zyskał sfinansowany przez fanów z całego świata remake w postaci gry dość dezorientująco zatytułowanej Pathologic 2. Techland wstrzelił się w kulturową fascynację zachodnich odbiorców zombiakami, produkując takie gry jak Dead Island czy Dying Light. Przykłady można mnożyć naprawdę długo. Twórcy z Europy Środkowo-Wschodniej zaczęli wywierać coraz większy wpływ na to, jak wygląda przemysł gier wideo w ogóle. Jak już wspomniałem, wytworzyło to interesującą wyrwę między graczami, którzy dorastali w naszym kręgu kulturowym, a tymi zachodnimi, którzy albo nie mieli dostępu do Eurojunku, albo nie był dla nich na tyle interesujący, by sięgnęli po gry z tego worka w momencie, w którym były one dla nich dostępne. Z istnienia tej wyrwy zdałem sobie sprawę jakiś rok temu, gdy na jednym z serwerów na Discordzie rozmawiałem z moim rówieśnikiem z USA o grach fantasy z otwartym światem. Przedmiotem naszej rozmowy było... Wiecie co? Nieważne. Ważne jest natomiast to, że mój rozmówca stwierdził, iż w pierwszej dekadzie XXI wieku nie było zbyt wiele tego typu gier. Trójwymiarowych RPGów ze stosunkowo otwartym światem, rozgrywających się w klasycznej, nieudziwnionej konwencji miecza i magii. Gdy tylko to usłyszałem, odruchowo chciałem gorąco zaprotestować. Przecież mieliśmy Gothica, jego sequel, i pierwszego Wiedźmina, i The Two Worlds, które może nie było specjalnie dobre, ale cóż, ale było. A zatem takich gier wcale nie brakowało. Po chwili zorientowałem się jednak, że wymieniłem wyłącznie Eurojunk, z którym ja dorastałem i w który ja grałem w moich nastoletnich czasach. Dla osoby dorastającej w tych samych czasach co ja, ale po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego, sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej. I to jest coś interesującego, bo jak już wspomniałem, nie wydaje mi się, by taka sytuacja była do odtworzenia w dzisiejszych czasach. Od początku XXI wieku rynek gier zmienił się na znacznie bardziej zglobalizowany. Nasza część świata technologicznie dogoniła Zachód, a media społecznościowe oraz rynek gier niezależnych sprawia, że ciekawostki z różnych zakątków naszej planety są nam dostępne właściwie od razu, na ogół nawet bez bariery językowej. Ma to swoje negatywne skutki uboczne, na przykład mniejsza szansa powstania takich kulturowych sfer Galapagos, ale koniec końców wydaje mi się, że dzięki temu jesteśmy do przodu. Przejdźmy jednak do głównego punktu programu, czyli do Gothica, jednej z najsłynniejszych gier zaliczanych do kategorii Eurojunku i głównej bohaterki tego wideoeseju. Umyślnie z tym zwlekam, ponieważ... Cóż, ponieważ to Gothic. Wszyscy wiedzą, czym jest Gothic, wszyscy grali w Gothica, wszyscy robili memy o Gothicu od ponad 20 lat. Mamy 2023 rok i trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować, by powiedzieć o tej grze cokolwiek, co nie było powiedziane już dziesiątki razy. Szczerze nie czuję nawet potrzeby streszczania fabuły Gothica, historii powstania tej gry, opisywania mechanik rozgrywkowych, ani wrażenia swobody, jaką udziela graczowi. To znaczy, nie wątpię, że pewnie zdarzy mi się wspomnieć, albo nawet głębiej opowiedzieć o niektórych aspektach tych rzeczy, ale... Cóż, ale nie ukrywajmy, że nie będzie to niczym nowym, ani odkrywczym. Każda osoba, która kliknęła w ten materiał, już o tym wszystkim wie. Nie znaczy to jednak, że powiedzenie czegoś nowego jest tak zupełnie niemożliwe. Wiem, a przynajmniej po cichu na to liczę, że w ten materiał wkliknęło się wiele osób spoza mojej zwyczajowej grupy odbiorczej, których skusił tytuł tego wideoeseju albo miniaturka i przybyli tu po memy o Gothicu albo po nostalgię, albo najprawdopodobniej jakąś kombinację jednego i drugiego. Te osoby muszę ostrzec, że była to swego rodzaju pułapka, którą na nie, na was, zastawiłem. Mam bowiem zamiar przeanalizować Gothica przez pryzmat intelektualnego dorobku francuskiego filozofa postmodernistycznego Michela Foucault. Według mnie ma to o tyle dużo sensu, że sporą część swojej pracy Foucault poświęcił zagadnieniu więziennictwa, tego jak zmieniało się ono na przestrzeni XIX i XX wieku, jaką rolę pełniło wcześniej, jaką pełni teraz i w jaki sposób wpływa ono na kształt naszego społeczeństwa i vice versa. Akcja Gothica toczy się w kolonii karnej, zaś niemal wszyscy bohaterowie gry są skazańcami. I choć Gothic to gra fantazy, której akcja toczy się w fikcyjnym świecie inspirowanym europejskim średniowieczem, jego twórcami byli współcześnie żyjący Europejczycy, którzy, jak każdy z nas, mieli w głowie wiele odruchowych, nieuświadomionych założeń,
co do tego, jak funkcjonuje rzeczywistość i wokół tych założeń zbudowali narrację gry. A odpakowanie tych założeń może nam bardzo wiele powiedzieć, zarówno o samym Gothicu, jak i o otaczającym nas świecie. I kto wie, może nawet uda mi się powiedzieć o 20-letniej grze coś, co sprawi, że jej fani spojrzą na nią świeżym okiem. Sprawdźmy. Paul-Michel Foucault, znany bardziej po prostu jako Michel Foucault, to francuski dwudziestowieczny filozof, historyk i wykładowca akademicki. Na ogół opisywany był jako przedstawiciel nurtu filozofii postmodernizmu, choć, jak większość postmodernistów, odżegnywał się od tej etykietki. Jego dorobek intelektualny skupiał się głównie na analizie i próbie opisania tego, w jaki sposób powstawały i rozwijały się instytucje społeczne pokroju systemów opieki społecznej, szkolnictwa czy więziennictwa. Foucault brał pod lupę te instytucje, które zwykle uznajemy jako coś oczywistego i przezroczystego jak powietrze, badał, w jaki sposób kształtowały się, jakie role pełniły na początku swojego istnienia, jakie pełnił dzisiaj, jak i czemu zmieniały się w międzyczasie i w jaki sposób konstruują rzeczywistość społeczną, w której przyszło nam egzystować. Bo wiele elementów tej rzeczywistości wcale nie jest takich oczywistych na pierwszy rzut oka. Dobrym przykładem może być zjawisko medycznego spojrzenia, który to fenomen Foucault opisał w swojej książce Narodziny kliniki z 1963 roku. W momencie, gdy współcześnie rozumiane szpitalnictwo dopiero zaczęło się rozwijać, w okolicach XVIII wieku, lekarze patrzyli na ciało pacjenta w sposób uprzedmiotowiający. Lekarz był niepodważalnym autorytetem, a pacjent problemem do rozwiązania. Było to odzwierciedleniem XVIII-wiecznej obyczajowości, sposobów myślenia i roli autorytetów w społeczeństwie w ogóle. Z czasem te role społeczne zaczęły się zmieniać, za czym zaczęła iść również fala zmian w relacjach pacjenta i lekarza, w której obie strony zaczęły traktować się nieco bardziej jak ludzie, a nieco mniej jak poddany przychodzący do autorytetu traktowanego jak bóstwo, który to autorytet ledwo widzi w pacjencie osobę. Choć ta dynamika nadal do dnia dzisiejszego do pewnego stopnia zakorzeniona jest w relacjach pacjentów z lekarzami. Foucault pomaga nam zrozumieć, skąd to się wzięło i jakie są tego konsekwencje. Foucault pokazuje nam w ten sposób, że rzeczywistość wokół nas nie jest czymś domyślnym i naturalnym, ale porządkiem, który budowany był na bieżąco, krok po kroku, metodą prób i błędów, często posługując się wiedzą albo systemami wartości, które z dzisiejszego punktu widzenia są niespecjalnie akceptowalne. Albo przynajmniej takie, które warto podważać i kwestionować. Instytucje, szczególnie te bardzo stare i bardzo potężne, zawsze są w jakimś stopniu zakorzenione w minionym porządku rzeczy. I nawet jeśli w międzyczasie były ulepszane i reformowane, ich struktura nadal opiera się na tym przeszłym fundamencie. To trochę jak z silnikiem, na którym zbudowano trzeciego Gothica, który to silnik przez kolejne lata był ulepszany i modernizowany, ale w najnowszych grach od Piranha Bytes nadal możemy zauważyć jego cechy charakterystyczne, jak choćby postacie poruszające się, jakby miały kij w tyłku. Tak, pamiętam, że ten materiał jest o Gothicu. Cierpliwości, dojdziemy do tego. Jedną z najważniejszych pozycji w intelektualnym dorobku Michela Foucault, być może nawet najważniejszą, jest opublikowana w 1975 roku książka Nadzorować i karać, Narodziny więzienia, w której autor bierze pod lupę historię więziennictwa. Michel Foucault rozpoczyna swoją książkę z grubej rury, jak jakiś prestiżowy serial telewizyjny stacji kablowej lub serwisu streamingowego. Bardzo szczegółowym, bardzo działającym na wyobraźnię opisem poprzedzonej torturami publicznej egzekucji Roberta François Damiensa, 18-wiecznego sługi pałacowego, który dokonał nieudanego zamachu na ówczesnego władcę Francji, króla Ludwika XV. Autor cytuje zeznania naocznych świadków brutalnej, nieludzkiej kaźni, jakiej poddany został Damiens, zanim litościwie pozwolono mu wyzionąć ducha. Pozwolę sobie nie przytaczać żadnych cytatów, częściowo dlatego, bo YouTube mógłby nałożyć ograniczenia na ten materiał, a częściowo dlatego, bo szczerze jestem straszliwym miękiszonem i mnie samemu przewraca się w żołądku, gdy o tym czytam. Chwilę później Foucault kontrastuje te makabryczne opisy za pomocą monotonnego rozkładu dnia skazańców przetrzymywanych w XIX-wiecznym paryskim domu dla młodocianych więźniów, którzy nie poddawani są torturom, chyba że za tortury uznamy wstawanie o 5 rano. Nie, zamiast rozrywania ich końmi czy fizycznej kastracji, osadzeni musieli zmagać się jedynie ze ścisłym dozorem i skrupulatną kontrolą każdej minuty ich życia. Artykuł 17. Dzień więźniów zaczynać się będzie o 6 rano w zimie, o 5 w lecie. Praca trwać będzie 9 godzin dziennie o każdej porze roku. 2 godziny dziennie poświęcone będą na naukę. Praca i dzień kończyć się będą o 9 w zimie, o 8 w lecie. Artykuł 18. Pobudka.
Za pierwszym werblem więźniowie mają wstawać i ubierać się w milczeniu, podczas gdy dozorca otwiera drzwi cel. Przy drugim werblu mają być na nogach i ścielić łóżka. Przy trzecim ustawiają się w szereg i idą do kaplicy na modlitwę poranną. Pomiędzy werblami jest po 5 minut przerwy. Artykuł 19. Modlitwę odprawia kapelan, po czym następuje lektura umoralniająca albo religijna. Nabożeństwo nie powinno przekraczać pół godziny. Foucault prezentuje w ten sposób zmianę w podejściu do zagadnienia kary za zbrodnie. Zamiast fizycznego okaleczenia mamy skrupulatnie zaprojektowane środowisko, w którym skazańcy pokutować będą za swoje czyny. Autor czyni to punktem wyjścia dla rozważań o tym, jak kara z krwawego publicznego spektaklu zaczęła stawać się zinstytucjonalizowanym procesem. Jak sama natura karania zmieniła się z pozbawiania życia winowajcy na pozbawienie go części jego praw i przywilejów. Zresztą, nawet w tych krajach, w których wykonuje się karę śmierci, najczęściej czyni się to właśnie za pomocą środków, które mają na celu bezbolesne i mało spektakularne wygaszenie funkcji życiowych skazańca. Nie pokaz zatem, a kolejny etap procesu społecznego, wokół którego zbudowana jest cała otoczka, mająca na celu pozbawienie wolności i kontrolę skazańca. To pozbawienie wymaga z kolei całej infrastruktury, strażników więziennych, lekarzy, psychologów, kapelanów. Okej. Tezę, którą stawia Foucault, można streścić w następujący sposób. Na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęła następować w naszym kręgu cywilizacyjnym zmiana tego, w jaki sposób podchodzimy do radzenia sobie z aspołecznymi jednostkami, które z konieczności trzeba odizolować od społeczeństwa. Albo odrobinę bardziej precyzyjnie, z jednostkami za takowe uznanymi. Do tej pory natura kary była publiczna, spektakularna, często nieodwracalnie piętnująca okaleczeniem i w zamyśle mająca odstraszyć resztę społeczeństwa od zachowań, które mogą do tej kary doprowadzić. Z czasem jednak, w miarę jak cywilizacja się zmieniała, ten typ kary z wielu różnych powodów zdawał się przynosić więcej szkody niż pożytku. Cały myk polegał bowiem na tym, by za pomocą tej brutalnej, okrutnej i publicznej egzekucji wystraszyć publikę i pokazać wszystkim członkom społeczeństwa, co ich czeka, jeśli dopuszczą się jakiejś zbrodni. Problem pojawił się w momencie, gdy władze uświadomiły sobie, iż tego typu spektakle na dłuższą metę przynosiły więcej szkody niż pożytku. Że publiczność sympatyzowała ze skazańcami tak mocno, że zaczęła postrzegać władzę nie jako obrońcę stabilnego porządku społecznego, ale jako tyrana i agresora. Foucault wspomina zresztą o tym, że publicznym egzekucjom często towarzyszyły zamieszki wyrażające poparcie dla skazańców. Dlatego ta forma kary musiała odejść. Zamiast publicznych, spektakularnych egzekucji dostaliśmy ukryty przed okiem publiczności proces resocjalizacji. Zamiast fizycznego okaleczania, próby nawrócenia zbrodniarza na drogę praworządności. Zamiast rozrywania końmi, codzienny rygor podobny do wojskowego, albo szkolnego, albo pracowniczego, albo... Właśnie. To jest teza, którą stawia Foucault. Zinstytucjonalizowana kara stała się pod wieloma względami bardzo podobna do zwyczajnego życia społecznego. Ale ten proces nie był, nie jest, jednokierunkowy, bynajmniej. Bo w miarę jak zachodził ten proces, zwyczajne życie pod wieloma względami również zaczęło przypominać to więzienne. W scenopisarstwie i generalnie każdym rodzaju twórczości narracyjnej istnieje pewna ogólna zasada, którą możemy nazwać regułą kompresji detali. Oznacza ona, najogólniej rzecz ujmując, że jako twórcy powinniśmy mówić i pokazywać naszym odbiorcom jedynie te rzeczy, które są istotne dla opowiadanej historii i nic więcej. Jeśli więc piszę książkę, prawdopodobnie nie powinienem zawracać głowy czytelnikom szczegółową historią życia każdej postaci, która pojawi się w historii. Jeśli kręcę film, zapewne powinienem darować sobie pokazywanie scen, w których bohaterowie idą do toalety albo siedzą w pracy przez kilka godzin, jeśli nie ma to żadnego znaczenia dla historii, którą opowiadam. Wrzucanie do opowiadanej fabuły niepotrzebnych rzeczy jedynie zaburza jej tempo oraz dezorientuje odbiorcę. W grach wideo sytuacja wygląda podobnie, choć jest też odrobinę bardziej skomplikowana. Ponieważ w grach, szczególnie tych z otwartym światem, a takie nas w tym momencie interesują najbardziej, świat przedstawiony na ogół jest w miarę autonomiczną przestrzenią, do zwiedzania której gra zachęca graczy. W tym przypadku do pewnego stopnia można zdekompresować część detali i wrzucić do gry rzeczy, które będą niepotrzebne, ale potencjalnie interesujące. Choć tu pojawia się unikalny dla gier problem związany ze skalą. Weźmy na przykład Skyrima. Przeciętne miasto w tej grze ma populację około 50 do 70 mieszkańców.
a tytułową prowincję, w której toczy się akcja gry, można obejść w koło w ciągu niecałej godziny. Oczywistym jest, że świat przedstawiony jest bardzo skompresowany względem tego, jak powinien prezentować się realistycznie. Problem polega na tym, że wygenerowanie świata, w którym każde miasto ma dziesiątki albo setki tysięcy mieszkańców, a podróżowanie między miejscowościami zajmowałoby tygodnie w czasie rzeczywistym, byłoby technologicznie bardzo kłopotliwe oraz niespecjalnie atrakcyjne z punktu widzenia graczy. Pomniejszony świat przedstawiony jest uproszczeniem, na które się godzimy, ponieważ daje nam ono możliwość cieszenia się grą w przyzwoitym tempie. Unikalność Gothica polega na tym, że cały świat przedstawiony pomyślano z założeniem, w którym tego typu kompresja detali ma sens w świecie przedstawionym i często nie jest nawet kompresją detali, ale czymś całkowicie zintegrowanym z tym, jak funkcjonuje to uniwersum. W Skyrimie muszę przyjąć do wiadomości, że mały świat przedstawiony jest uproszczeniem, które muszę wziąć na klatę i nad którym muszę przejść do porządku dziennego, by cieszyć się grą. W Gothicu, pierwszym Gothicu, mały obszar dostępny do eksploracji jest konsekwencją tego, że gra rozgrywa się w małym wycinku świata przedstawionego. W Skyrimie muszę przyjąć do wiadomości, że gra zagradza mi drogę do innych prowincji niewidzialnymi ścianami i komunikatem, że nie mogę tam iść. W Gothicu to ograniczenie jest uzasadnione magiczną barierą, która oddziela Górniczą Dolinę od reszty Corinis, wyspy, na której toczy się akcja gry. W Skyrimie może dziwić mnie fakt, że w całej prowincji mieszka może 8 dzieci. W Gothicu istnieje logiczne wytłumaczenie, dlaczego niemal wszyscy ludzie, których spotykam w grze, to dorośli mężczyźni. Ponieważ społeczność Górniczej Doliny składa się ze skazańców, którzy zostali tam zesłani do pracy fizycznej, a nie ma na celu udawania naturalnie powstałej społeczności. Oczywiście Gothic nadal posiada bardzo wiele uproszczeń, które oddalają go od rzeczywistości, żeby daleko nie szukać. Cykl dobowy w grze jest znacznie przyspieszony i jedna godzina w świecie Gothica odpowiada 4 minutom w czasie rzeczywistym, ale i tak ambicja, aby funkcjonowanie świata przedstawionego było tak bardzo wiarygodne i sensowne, robi wrażenie do dziś. Widać to zresztą nawet w detalach. Skazańcy z Górniczej Doliny nie są w stanie stworzyć samodzielnej gospodarki funkcjonującej niezależnie od reszty świata. Jest zbyt mało pól uprawnych i zbyt mało lasów, by pozyskać dostateczną ilość pożywienia na utrzymanie całej populacji Górniczej Doliny. Dlatego jej przetrwanie tak mocno uzależnione jest od dostaw z zewnętrznego świata. A te dostawy uzależnione są od magicznej rudy, którą wydobywają skazańcy. I to jest ten moment, w którym wideo esej płynnie przechodzi od dygresji do głównego tematu. No dobrze, może nie aż tak płynnie. Przypomnijmy najpierw tym wszystkim 4 osobom, które jeszcze tego nie wiedzą, jak wygląda rama narracyjna gry. Otóż akcja Gothica rozgrywa się na terytorium Królestwa Myrtany, które toczy właśnie bardzo zaciętą wojnę terytorialną z orkami. W celu zwiększenia możliwości bojowych swojej armii, król postanawia podkręcić wydajność kopalni z magiczną rudą, która stanowi jedną z nielicznych przewag militarnych ludzkiego królestwa. Broń wykuta z tej rudy jest znacznie wytrzymalsza i potężniejsza. Dlatego w Górniczej Dolinie, w której występują złoża magicznej rudy, powstaje kolonia karna, do której przestępcy z całego kraju zsyłani są do fizycznej pracy przy wydobyciu. By zminimalizować ryzyko buntu albo masowych ucieczek, lokalni magowie wznieśli nad Górniczą Doliną czarodziejską barierę, która sprawia, że o ile przedmioty nieożywione mogą podróżować przez nią w obie strony bez najmniejszego problemu, o tyle żywe istoty, w tym ludzie, mogą wejść do środka, ale będzie to dla nich podróż w jedną stronę, bo bariera nie wypuści nikogo na zewnątrz. Problem pojawił się w momencie, gdy w czasie wznoszenia bariery coś poszło nie tak i zaklęcie objęło znacznie większy obszar. Nie tylko samą kopalnię, ale też stojący w pobliżu garnizon wojskowy, którego zadaniem miało być kontrolowanie całego tego bałaganu z zewnątrz, okoliczne lasy, ruiny, bagna oraz kawałek terytorium orków, w tym również jedną ich wioskę. To doprowadziło do chaosu, w czasie którego więźniowie się zbuntowali, wymordowali wojskowych i strażników, którzy mieli ich pilnować i założyli własną społeczność, z którą król musiał się na nowo poukładać. Na marginesie, zawsze niesamowicie szanowałem to, w jaki sposób zobrazowano społeczność więźniów w Górniczej Dolinie. Istnieje w kulturze popularnej tendencja do przedstawiania kolonii więziennych jako piekła, a osadzonych jako kompletnych potworów, którzy tylko czekają na dogodną okazję, by zmienić się w amoralne, przemocowe monstra. Tymczasem życie za barierą generalnie toczy się w bardzo spokojny sposób. Jasne, porządek jaki tam panuje jest dość bandycki i trafia się trochę aspołecznych jednostek, ale trudno zaprzeczyć, że jest to funkcjonujące społeczeństwo, a większość jego członków zajmuje się swoimi sprawami i stara się nie szkodzić innym. Co więcej, gdy w drugiej części Gothica mamy w końcu okazję wyjść na zewnątrz i zobaczyć normalnie funkcjonujące miasto, okazuje się, że w praktyce niespecjalnie różni się ono od tego, jak wyglądała sytuacja w Górniczej Dolinie.
I warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby zaklęcie nie zostało zakłócone, a wszystko potoczyłoby się zgodnie z planem. Magiczna bariera otoczyłaby tylko kopalnię, a król i jego strażnicy kontrolowaliby wszystko z zewnątrz. W zasadzie wszystko wyglądałoby mniej więcej tak samo. To prawda, że po buncie więźniowie zabili strażników, którzy mieli ich pilnować, ale zaraz potem część z nich sama weszła w rolę strażników, robiących dokładnie to samo, co ich wymordowani poprzednicy, w taki sam sposób i z takich samych powodów. Z perspektywy króla, niezależnie od tego, czy doszło do więziennego buntu, czy nie, sytuacja jest identyczna. Tak czy siak, wysyłałby do kolonii karnej zapasy żywności, od których uzależnieni są więźniowie, i w zamian otrzymywałby kolejne dostawy rudy. Z perspektywy przeważającej większości skazańców, różnica też jest dość kosmetyczna. Jasne, wielu z nich posiada znacznie więcej autonomii niż miałoby w innym przypadku. Mają do wyboru trzy obozy i jeśli mają jakieś dodatkowe umiejętności, jak gotowanie czy oprawianie zwierzyny, przy odrobinie szczęścia mają szansę uniknąć ciężkiej pracy w kopalni. Ale koniec końców większość z nich żyje dokładnie tak, jak żyłaby w więzieniu kontrolowanym przez królewskich strażników. Zdaję sobie sprawę, że ekonomia wewnętrzna królestwa Corinis nie jest może najbardziej fascynującym elementem Gothica, ale mimo wszystko warto się jej przyjrzeć, by zauważyć, że mimo buntu i przejęcia władzy przez więźniów, kolonia karna w Górniczej Dolinie funkcjonuje tak, jak zaplanowano. Więźniowie obalili dotychczasowy porządek rzeczy i zastąpili go własnym, niemal identycznym w stosunku do poprzedniego. Częściowo z pewnością dlatego, bo brakowało im ambicji i wyobraźni, by urządzić sobie życie pod kopułą w jakiś radykalnie odmienny sposób, ale głównie dlatego, bo Górnicza Dolina i jej mieszkańcy są uwiązani do ekonomii Królestwa Corinis w sposób, który wymusza taki, a nie inny system ekonomiczno-społeczny. Więźniowie muszą wydobywać rudę i odsyłać ją królowi, w przeciwnym wypadku umrą z głodu. Żeby skutecznie wydobywać rudę, muszą mieć system społeczny, w którym większość z nich pracuje w kopalni. A żeby mieć taki system, muszą odtworzyć ten sam porządek społeczny, który dopiero co obalili. Właściwie za każdym razem, gdy ktoś wspomina o Michelu Foucault, można mieć pewność, że w pewnym momencie na horyzoncie pojawi się termin panoptykon. Porozmawiajmy więc o tym. Panoptykon, słowo to wywodzi się z greckiego panoptes, oznaczającego wszystko widzący, to idea wymyślona przez XVIII-wiecznego angielskiego filozofa Jeremiego Benthama. Bentham był utylitarystą, filozofem wyznającym zasadę, że powinniśmy postępować w taki sposób, by minimalizować krzywdę i maksymalizować szczęście. Co generalnie, na ogół jest dobrym pomysłem, ale też utylitaryzm ma swoje limity, o których porozmawiamy sobie kiedy indziej. W tym momencie interesuje nas idea, na którą Bentham wpadł, gdy odwiedzał brata w miejscowości Krzyczew, położonej na terytorium ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego. Bentham zainteresował się wówczas problemem dozoru więźniów. By nieustannie pilnować osadzonych w ośrodkach karnych, na wypadek gdyby któremukolwiek z nich przyszło do głowy zrobić coś nieodpowiedniego, w teorii potrzeba byłoby co najmniej tyle samo strażników, co osadzonych. W praktyce potrzeba byłoby natomiast znacznie więcej, bo strażnicy muszą czasami jeść i spać, bo przecież osadzeni mogą zbuntować się w dosłownie każdej chwili. Szybko prowadzi to więc do absurdalnej i ekonomicznie nieopłacalnej sytuacji, w której, aby sprawować stały dozór nad więźniami, potrzebujemy gigantycznej infrastruktury, swoją liczebnością znacznie przewyższającej liczbę więźniów. Bentham zaprezentował więc alternatywne podejście. Wyobraźmy sobie więzienie zbudowane na planie koła, którym cele umiejscowione są w okręgu wokół stróżówki, w której znajduje się strażnik. Strażnik ma możliwość obserwowania wszystkich więźniów w każdej dowolnej chwili, przy minimum wysiłku. Więźniowie natomiast, każda osoba osadzona w danej celi, mają nieustanną świadomość, że mogą być obserwowani. Nie wiedzą, czy są obserwowani w danej chwili, ale sam fakt, że mogą być, zmusza ich do zachowywania się z założeniem, że są. A to z kolei temperuje wybryki z ich strony. W idealnej sytuacji do obsługi panoptykonu niepotrzebna byłaby zatem ani jedna osoba. Strażnik może na przykład opuścić stróżówkę i udać się na obiad, ale jeśli więźniowie o tym nie wiedzą, muszą operować na założeniu, że są obserwowani. Foucault wykorzystał ideę panoptykonu, by zobrazować fakt, w jaki sposób systemy kontroli więziennej wymyślone przez Benthama funkcjonują w wielu aspektach naszego życia codziennego. W czystej teorii może wydawać się to nieco abstrakcyjne, więc pozwólcie, że posłużę się przykładem z mojego życia.
Otóż kilka lat temu miałem pracę, która zmuszała mnie do regularnego podróżowania pociągami z mojego miejsca zamieszkania do stolicy. Choć słowo zmuszała jest tu zupełnie nietrafione, bo ja absolutnie uwielbiam jeździć pociągami, to moja ulubiona forma podróży i w pewnym sensie był to dla mnie dodatkowy bonus tej pracy, ale mniejsza o to. Szybko odkryłem, że na kursie, którym podróżowałem, kontrolerzy, no cóż, powiedzmy, że mieli bardzo homeopatyczny stosunek do swojej pracy. Często zdarzało się, że nie sprawdzali biletów, a przynajmniej nie robili tego na tym wycinku trasy, z którego korzystałem ja. Co w teorii oznacza, że mógłbym sporo zaoszczędzić, po prostu jeżdżąc na gapę, gdybym tylko wiedział, kiedy konkretnie kontrolerzy nie będą sprawdzać biletów. I to jest właśnie sedno. Ponieważ nie wiedziałem, musiałem operować na założeniu, że będą sprawdzać za każdym razem. A zatem za każdym razem grzecznie kupowałem bilet w obawie, że zostanę przełapany i zapłacę karę. Innym przykładem może być YouTube. Gdy tworzę wideo eseje, zmuszony jestem do trzymania się standardów narzuconych przez platformę. Oznacza to, że niektórych słów powinienem nie wypowiadać, niektórych rzeczy nie pokazywać i generalnie pewnych rzeczy nie robić. To właśnie między innymi z tego powodu pominąłem szczegółowy opis egzekucji Roberta François Damiensa w tym materiale. Bo możliwe, że algorytmy uznałyby to za nieodpowiednie treści i pchnęły mój wideo esej niżej na liście pozycjonowania wyświetleń. Ponieważ standardy YouTube'a są mało precyzyjne, a algorytm bywa kapryśny, nie mam pojęcia, czy nie jest to zbyt daleko idąca ostrożność. Ale ponieważ istnieje realne ryzyko, zawsze muszę postępować w taki sposób, by to ryzyko zminimalizować. Skoro już o tym mowa, jeśli moje starania i tak nie zdadzą się na nic, a mój kanał zostanie zdemonetyzowany, pamiętajcie, że zawsze możecie wspierać mnie na Patronite regularnymi subskrypcjami. Wspierający od drugiego progu w górę mają możliwość wcześniejszego oglądania przygotowywanych materiałów, a wyższe progi gwarantują dostęp do kilku drobnych filmów, które nie są dostępne publicznie. Ale dość już tej autoreklamy. To tylko dwa z naprawdę wielu przykładów na to, jak panoptykonowy nadzór społeczny kontroluje nasze zachowania. Bardzo podobne mechanizmy dostrzegamy w wielu aspektach naszego codziennego życia. W miejscu pracy, w szkołach, w wojsku, w przestrzeni publicznej. Foucault uważał to za bardzo wiele mówiące o naszym społeczeństwie. No dobrze, ale teraz powinienem podjąć jakiś wysiłek, by w miarę płynnie połączyć to z gotikiem, prawda? Na szczęście tym razem nie będę musiał się jakoś specjalnie wysilać, ponieważ kolonia karna w Górniczej Dolinie również wykorzystuje podobne mechanizmy samoregulujące. Mam tu na myśli oczywiście stary obóz. Strażnicy patrolujący zewnętrzny pierścień obozu nie dość, że nie lubią się przepracowywać, to jeszcze domagają się od mieszkańców obozu zapłaty za ochronę. Reguły są proste. Jeśli jesteś kopaczem, który chce być po prostu zostawiony w spokoju, musisz płacić regularny haracz strażnikom. Jeśli tego nie zrobisz, nie zostaniesz aktywnie zmuszony do zapłaty, na ogół, za moment do tego dojdziemy, po prostu strażnicy nie przyjdą ci na pomoc, jeśli zaatakuje cię ktoś inny. A co będę z tego miał? Dopilnuję, żeby nic złego ci się nie przydarzyło na moim terenie. Jak goście z nowego obozu nadepnąć na odcisk albo wkurzyć jakiś świr z sekty, możesz na mnie liczyć. Jeśli weźmiesz się za łby z jakimś kopaczem, pomożemy temu z was, który zapłacił podatek. Proste, nie? A jeśli okaże się, że obydwaj zapłaciliśmy? Wtedy będziemy spokojnie patrzeć, jak się zażynacie, ale to się nie zdarza zbyt często. To założenie bardzo fajnie rozciąga się również na warstwę rozgrywkową. W czasie mojej pierwszej rozgrywki w Gothica, w czasach, gdy części z was nie było jeszcze na świecie, co dla mnie osobiście jest przerażającą myślą, ale zostawmy to. Gdy dotarłem do starego obozu, zostałem zaczepiony przez Bladuina, który poinformował mnie o obowiązku płacenia haraczu w zamian za ochronę. Ponieważ nie miałem jeszcze wtedy zbyt wielu bryłek rudy w ekwipunku, a nie chciałem tracić tych kilku, które miałem, odmówiłem, uznając, że poradzę sobie z ewentualnymi problemami. Których wcale nie było aż tak znowu wiele, przynajmniej dopóki jeden z kopaczy nie zaproponował mi wspólnej wyprawy w celu odzyskania skradzionego naszyjnika. Okej, grałem już kiedyś w grę wideo, wiem jak wyglądają typowe początkowe questy, więc niczego nie podejrzewając udałem się z nim poza stary obóz, gdzie wraz z kumplami spuścił mi manto i kazał na nowo przemyśleć kwestię płacenia Bladwinowi haraczu. I to był dla mnie osobiście, a z pewnością nie jestem w tym osamotniony, moment, w którym Gothic naprawdę dla mnie kliknął i sprawił, że uwierzyłem w głębie świata przedstawionego. Dziś, gdy przeszedłem tę grę już jakieś 2137 razy, na wylot znam strukturę questów, ale wtedy, gdy grałem po raz pierwszy, to był dla mnie szok. Zastanawiałem się, czy teraz od zawsze, przyjmując jakiś quest od kogokolwiek, będę ryzykował, że to zmyłka mająca na celu wywieźć mnie w pole i uśmiercić moją postać. Czy teraz będę musiał uważać na każde słowo w obawie, że skończy się to dla mnie źle?
Dziś wiem już, że nie, ale wtedy podziałało to na mnie mrożąco. Wróciłem więc do Bladwina i uregulowałem haracz, by nie musieć się tym dłużej stresować. To jest właśnie panoptykon w działaniu. Zaczęliśmy od Eurojunku, więc i na nim skończmy. Jak już wspomniałem, Eurojunk jako kulturowy fenomen w pewnym sensie jest już nieaktualny. W dzisiejszych czasach gry z krajów byłego bloku wschodniego tworzone są i dystrybuowane dokładnie tak jak wszystkie inne gry. Rynek gier niezależnych, tytułów tworzonych przez małe kilkuosobowe zespoły twórców, albo nawet przez pojedyncze osoby, rozwinął się w międzyczasie i sprawił, że mniejsze studia z mniej zamożnych krajów nie muszą desperacko ścigać się z gigantami dominującymi na rynku. Większość studiów produkcyjnych z epoki Eurojunku albo się rozpadła, albo sprofesjonalizowała i dołączyła do pierwszej ligi, jak na przykład CD Projekt Red, albo zajęła jakąś konkretną, unikalną dla siebie niszę. Piranha Bytes jest przykładem tej ostatniej kategorii. I to przykładem dość ciekawym, ponieważ po stworzeniu Gothica Piranha Bytes stworzyła 7 kolejnych Gothiców. Ktoś w tym miejscu może próbować mnie poprawić, wskazując na to, że studio stworzyło jedynie 2 sequele Gothica, po czym w związku z zawirowaniami związanymi z prawami do marki zaczęła nową trylogię gier pod tytułem Risen, po zakończeniu której stworzyła kolejną serię gier pod tytułem Elex, która póki co doczekała się 2 odsłon. Problem polega na tym, że to nie do końca prawda. Nie zamierzam budować tu jakiejś naciąganej fanowskiej teorii, że wszystkie gry tak naprawdę dzieją się w jednym i tym samym świecie, choć niespecjalnie by mnie to zdziwiło, bo chodzi mi o coś innego. Gdy jakiś czas temu zapowiedziano remake pierwszego Gothica, co ciekawe tworzony jest on nie przez twórców oryginalnej gry, a nowe hiszpańskie studio Alchemia Interactive, moją pierwszą myślą była refleksja, że remake pierwszego Gothica już powstał, co najmniej 7 razy. Nie da się ukryć, że każda kolejna gra od Piranha Bytes była próbą odtworzenia tego, co udało się uzyskać w pierwszym Gothicu. Nie przywiązywałbym do tego aż tak wielkiej wagi, gdyby każda ich gra była po prostu kolejnym RPG-iem z otwartym światem i systemem wyboru frakcji, bo nie jest niczym dziwnym robić takie gry. Sęk w tym, że Piranha Bytes nie robi kolejnych gier w stylu Gothica. Piranha Bytes cały czas robi Gothica. Z dokładnie takimi samymi założeniami w rozgrywce, dokładnie takimi samymi mechanikami rozgrywkowymi, dokładnie taką samą filozofią budowania questów, dokładnie takim samym układem politycznym między frakcjami i dokładnie taką samą kompozycją fabuły. Okej, odrobinę przesadzam, bo niektóre gry Piranha Bytes próbowały w różnym stopniu eksperymentować z formułą. Ale mimo to, nawet grając w najnowsze gry tego studia, możemy mieć pewność, że będziemy kierować losami stosunkowo słabo zdefiniowanej postaci, która musi przystąpić do jednej z 3 frakcji, żeby uzyskać silniejszy pancerz i dostęp do lepszego uzbrojenia oraz umiejętności, po czym zmuszona jest powstrzymać jakieś większe zagrożenie. Ale coś wam powiem. Mimo to, przeszedłem wszystkie z dotychczas wydanych gier Piranha Bytes, z wyjątkiem drugiego Elexa, ale i po niego mam zamiar sięgnąć, gdy tylko pojawi się jakaś atrakcyjna zniżka. Większość z tych gier przeszedłem po kilka razy. Coś zatem musi być w formule pierwszego Gothica, że nawet po tylu latach działa i utrzymuje przy sobie wierną grupę graczy. Okej, i to by było na tyle. Przepraszam za dłuższą niż zwykle przerwę w nadawaniu. Mam nadzieję, że nie tęskniliście za bardzo. Jeśli podobał się wam ten materiał i chcecie wspierać moją twórczość, o Patronite była już mowa, mam też konto na Ko-Fi. Jeśli ktoś nie czuje się komfortowo z regularną subskrypcją, z regularnymi wpłatami, Ko-Fi pozwala na wrzucenie mi kilku złotych jednorazowo na kawę albo pizzę z ananasem. Albo bez ananasa. Generalnie dziękuję za to, że dotarliście tutaj. Jeśli widzicie te wspaniałe nazwiska tych wspaniałych osób przewijające się w tym momencie na ekranie, to są moi patroni, dzięki którym mogę robić to, co robię i jestem im za to niesamowicie wdzięczny. Możecie dołączyć do tego grona w każdym momencie. My słyszymy się już niedługo. Mam kilka niespodzianek w zanadrzu. Zobaczymy, które z nich uda mi się zrealizować, o ile którekolwiek. Póki co, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.